Dzień dobry, moi mili, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj mam dla Was samochód, który bardzo często pytacie, przede wszystkim ze względu na silnik 1.4 turbo, no i ja to, że jest to Opel Astra, czyli dobrze ograny u nas temat, bardzo lubiany u nas w kraju, bo jest prosty w obsłudze, tani, no i też wygląda dość dobrze. Tutaj mamy bardzo ciekawe zestawienie, bo jest to 140 1.4 turbo, 124 lub 126 tysięcy przebiegu, ale później sobie to zobaczycie. 14 rok, no i fajna sprawa, bo automat. Ludzie u nas w kraju coraz częściej pytają o automaty, bo już powoli się robi tak jak na zachodzie, nikomu się nie chce wachlować i jeździ się tym naprawdę wygodnie. Przez to, że te automaty też miały tutaj dobrą opinię, zapytań jest wiele, a automatów jest mało, więc takie samochody schodzą na pniu. Miałem tam w tamtym roku chyba taką Astrę, poszła w tydzień. No i nie kasowałem ogłoszenia, jeszcze wiele osób o nią dzwoniło. Co do stylistyki, Astra wygląda dość elegancko, lekko podobna do Insignii, ale mi się bardziej podoba. Fajnie zwłaszcza wygląda tutaj ta, w tym kolorze takim brązie i z tymi srebrnymi wstawkami. Jeszcze takiego eleganckiego i masywnego wyglądu dodają mi te felgi 17, chociaż wnęki są duże, nie wydaje mi się, że są to 17. Ale wygląda porządnie, bo też wychodziły chyba te auta na 15. Mamy przyciemniane szyby, które też tam, tak powiem, pasują do tego brązu. No i jeszcze z wyposażenia czujniki, przód, tył parkowania i światła do jazdy dziennej. Tutaj w reflektorze takie białe, bo jest to oczywiście wersja po liftingu. Reflektory są już czarne, zderzak jest lekko zmieniony. No i jak widzicie, pewnie na szybie jest taki duży placuszek, czyli mamy tutaj po prostu czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. Muszę jeszcze sprawdzić, który to jest właściciel, ale jak dobrze pamiętam, auto jest od pierwszego właściciela, dlatego też może ten przebieg jest tak mały. Auto było bardzo długo serwisowane i nawet pod maską patrzyłem, turbo jest świeże, więc myślę, że przyszły klient nie będzie miał do niego dużo kosztów. Nie ma na nim korozji, tarcze, klocki są w porządku jeszcze, opony Michelin Cross Climate, czyli wielosezonowe, 3-letnie, więc jeszcze ktoś sobie pojeździ. I auto jest bezwypadkowe, tylko jeden błotnik był powtórnie lakierowany, ten tutaj z tyłu, z wlewu. A tak to chyba, że powiem, że chyba oni wręczą wszystko. Czy coś jeszcze warto by było dodać? Chyba nie. Pokażę Wam bagażnik, bo niektórzy o to pytają. A, no i bardzo ma fajne wnętrze, bo są to takie półskórki. Więc nie jest ani gorąco, ani zimno. Zimą czy latem, oczywiście ISOFIX, jak tutaj niektórzy pytają, proszę, tak wygląda sobie wnętrze. Teraz pokażę przód, bo jak będę siedział na fotelu kierowcy, to nie będzie go widać, proszę, tak się prezentuje. Automacik. No jeszcze warto dodać, że ludzie dlatego szukają tego samochodu przede wszystkim, bo on dobrze znosi gaz i jest dość dynamiczny. 140 koni w tej benzynie jeździ, można powiedzieć, ponad przyzwoicie. Dlatego można tych samochodów po prostu polecać nawet znajomym. No to palimy samochodzik, proszę, spójrzcie, tu już macie ten nowy system. Jak on tam się zwie, chyba jakoś link, coś tam. Włączmy i wyłączmy. IntelliLink. Czyli łatwo idzie połączyć telefon. No i też ten wyświetlacz jest dużo lepszy niż w tej starej wersji. Proszę, mamy klimatyzację automatyczną, dwustrefową, podgrzewaną kierownicę, fajna wersja dla smażluchów, grzane dwa przednie fotele. I tutaj jeszcze oczywiście podłączenie telefoniku z Bluetooth.
jest też dość wygodne. Lusterko macie z fotochromem, fotele z półskórki już Wam pokazywałem, ładnie naprawdę utrzymane. Tutaj jest mieszek od zmiany automatu, tutaj ręczny, podłokietnik, oczywiście w podłokietniku schoweczek, nic szczególnego, tu mamy aż 3 miejsca na kubki, bo ludzie lubili po prostu takie kubeczki sobie tu układać. Przejdźmy do kierownicy, spójrzcie, kiera ładnie utrzymana, nie ma żadnych błędów. Mamy oczywiście również tempomat, proszę, można sobie go włączyć. Tutaj przełącznik od świateł, automaty, jak wspominałem, na zewnątrz, komputer pokładowy, chcę sobie tu zobaczyć, zasięg pierdoły, 4 elektryczne szyby, tutaj mój boczek niezniszczony, naprawdę ładny, tak samo jak i ten dół. O, tu schowam szmatkę. Wygląda to, ponad powiem Wam, przeciętnie dobrze, bo te Astry nie słynęły z dobrze wykonanej tapicerki, albo po prostu w poiftach je poprawili, albo tu ze względu na przebieg nie jest ona zniszczona. Tu jeszcze dodatek, jeżeli ktoś używa po prostu takich magnesów z tyłu do telefonu, można sobie o przyczepić, telefon się trzyma i już. Więc ja tego nie demontuję, bo myślę, że może to komuś się przydać. Zrobię pauzę, przejdę do książki serwisowej. Ale jeszcze Wam dodam, że tu macie USB-ka, bo niektórzy lubią muzykę sobie nagrać na USB i po prostu puszczać tak, jak leci. To lecimy z książką serwisową. Proszę, o tu pierwsze wpisy. Tutaj mamy coś dalej. Raz ciach bach. Widzicie, jest co roku. Rok robiła 10 tysięcy praktycznie. Nawet niecałe, tu 9, tu ktoś się postarał, bo zrobił jakąś wymianę i sobie nawet zaznaczył. Tutaj dalej też macie wpisy. Fajnie, bo te oleje są dość szybko wymieniane, 2021. No i tu macie ostatni, 22, czyli rok temu. Więc tu przebieg jest wszystko potwierdzony. A jeszcze bardzo ważne, co dla Niemca, mam 2 ostatnie przeglądy. Też macie tutaj wbity, ten, który był do 2022. Proszę bardzo. Z przebiegiem 77 i tutaj ten, który był robiony ostatnio, jest ważny, niemiecki do 2024, co mówię, dla nich jest bardzo ważne, przy 107 w 2022 kwietniu, czyli ktoś tam długo, dużo nie natukł, niecałe 13 czy tam 14 tysięcy kilometrów. Hush, aucie to wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo może akurat spodoba Wam się jakiś następny samochód, który będę nagrywał. I jeżeli szukacie moich innych aut, wejdźcie samego na Instagrama Mavcarauta lub na Facebooka. Możecie też wbić na Otomoto, mavcarautomoto.pl, bo tam jest większość mojej oferty. Ale zawsze warto dopytać, bo nie wszystko wrzucam, nie wszystko się mieści w moich pakietach. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, dowiozę go Wam na lawecie. A jeżeli to auto z firmy już się sprzedało, możecie tam napisać, postaram się Wam znaleźć takie następne na zamówienie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć!